moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na ulubieńców czerwca. Dzisiaj troszeczkę tak pomieszamy ulubieńców z tymi niekosmetycznymi, jak i kosmetycznymi, ale spokojnie, tych kosmetycznych będzie malutko. Dosłownie 4 perełeczki, a reszta to niekosmetyczne perełki. I właśnie od takiej perełki niekosmetycznej zaczniemy, czyli od kapelusza, który mam na głowie. Jest to kapelusz, który kupiłam na Allegro i powiem wam, że ja mam bardzo duży problem, by sobie zakupić jakikolwiek kapelusz, bo niestety mam wielki łeb. Jak to mój tata mawia, łeb jak sklep. Coś w tym jest. I przez to, że mam taki wielki łeb, to nie mogę sobie kupić kapelusza. Zawsze jest za mały. Ledwie wciskam swoją głowę, a wiecie, taka wciśnięta głowa do kapelusza ani nie wygląda dobrze, ani komfort nie jest w trakcie noszenia, także bardzo rzadko nosiłam kapelusza. Jak już znalazłam jakiś kapelusz, to go nadużywałam, bo ja bardzo lubię kapelusze, tylko że po prostu kiepsko w nich wyglądam przez to, że głowa jest niestandardowo duża. Ja wiem, już powiedziałam to chyba trzeci raz, ale uwierzcie mi, to jest mój życiowy problem z kapeluszami, czapkami, czapkami zimowymi. Generalnie nie jest łatwo, naprawdę. Ale gdzieś ten mózg muszę pomieścić, także wybaczam. No i właśnie chciałam wam powiedzieć o kapeluszu, który kupiłam na Allegro, a konkretnie kupiłam 2 kapelusze. Jeden odesłałam, bo nie był dobry, a drugi sobie zostawiłam i trochę ozdobiłam. Teraz zdejmę kapelusz, by wam pokazać z bliska, jak się prezentuje. Słuchajcie, kapelusz w kolorze jest po prostu gładko szary z czarnymi oblamówkami, a ja sobie do tego doczepiłam bransoletkę z kolorowymi frędzelkami. Bransoletkę zrobił mi mój znajomy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, i ona rewelacyjnie tutaj wygląda. Zawsze jak ktoś mnie spotyka ze znajomych, to pyta, gdzie kupić taką ozdobę na kapelusz, także to jest unikat. Jeżeli jeszcze chodzi o sam kapelusz, to on jest wyjątkowy, ponieważ tutaj z tyłu ma zapięcie na rzep, a tak naprawdę to jest taka regulacja obwodu, więc jak mamy nietypowy obwód głowy, to możemy łatwo to wyregulować i dzięki temu kapelusz chyba na każdy obwód głowy wejdzie. Na mój wchodzi i to tak bez problemu, także ja się z tego powodu bardzo cieszę. Na aukcji był jeszcze taki sam w kolorze słomkowym, ale to nie był mój kolor. Bardzo chciałabym, żeby jeszcze taki był biały, albo fuksjowy, albo neonowy zielony. Tak pasowałby mi do paznokci, nie tylko do paznokci, bo ja mam fioła ostatnio na punkcie takiego neona. Także no, szkoda, ale taki jasno szary też piękny. Pięknie się prezentuje, no i do wszystkiego pasuje. Ja jedyną rzecz, którą jeszcze sobie zrobiłam, oprócz ozdobienia, to wpięłam gumkę, bo wiatr mi czasem zrywał ten kapelusz, przez to, że tu jest dosyć duży rondel i jak jechałam, to kapelusz mi leciał do tyłu, także czasem miałam problem, teraz już go nie mam, bo mam gumeczkę. Także kapelusz moim pierwszym ulubieńcem. Kolejnym ulubieńcem czerwca jest lodziarnia na końcu tęczy. Jak obserwujecie moje Instastory, to wiecie, że dostałam taką paczkę z lodami, później sobie zamawiałam lody od nich i powiem wam szczerze, że zakochałam się w tych smakach. Mój faworyt to jest mascarpone z maliną, słony karmel, co teraz było takiego pysznego, pistacja. Ogólnie każde lody od nich są tak dobre, że aż trudno się oderwać od pojemniczka. Przez
sytuację, jaką mamy na świecie, lodziarnia postanowiła ruszyć do klienta, bo klienci nie ruszali do nich. I tak oto były wielkie dostawy lodów i one były przepyszne. Teraz lodziarnia na końcu tęczy otwiera swój nowy lokal i niedługo jest otwarcie, także ja na pewno pojadę i spróbuję inne smaki. Ten nowy lokal będzie się znajdował w nowym, modnym miejscu Warszawy, czyli elektrownia Powiśle. Tak, dobrze mówię. I to jest miejsce, które niedawno się otworzyło, ale ja jeszcze nie byłam tam, także z podwójną przyjemnością pojadę po pierwsze na pyszne lody, a po drugie, żeby zobaczyć nową miejscówkę Warszawy. Ciekawa jestem, czy będzie tak samo oblegana i rozchwytywana jak Hala Koszyki. No zobaczymy. Kolejny ulubieniec to serial, który katowaliśmy razem z Bartkiem w czerwcu. I to był serial W garniturach. Ja wiem o tym, że to jest dość stary serial, ale my go odkryliśmy niedawno i bardzo nas wciągnął. Jesteśmy teraz chyba na 5. sezonie, także jeszcze troszkę nam zostało i bardzo lubimy tą całą serię. Ogólnie my lubimy wszystko, co jest związane z prawnikami, różnymi sprawami, które trzeba rozwiązać. To są nasze klimaty, zdecydowanie. Także W garniturach bardzo nam przypadło do gustu, a rola Meghan Markle w ogóle mnie zachwyca i szczerze mówiąc byłam zaskoczona, jak zobaczyłam ją, a potem do mnie dotarło, no tak, przecież to jest dość stary serial, a Meghan Markle jest aktorką. Także bardzo mi się podoba ten serial, na pewno go dokończymy i ciekawa jestem, czy będzie kolejny sezon. No, ja bardzo, bardzo polecam. Kolejny ulubieniec to herbata, ale nie taka zwykła, bo herbata na zimno. Odkryłam w czerwcu i się zakochałam. W zasadzie my teraz pijemy ciągle te herbaty i tutaj pokazuję wam dwa nasze ulubione smaki, czyli zielona mango lychee, po prostu obłęd, i lemon and lime, to już jest na bazie czarnej herbaty. To są herbaty, które po prostu wrzucamy do zimnej wody na 4-5 minut. Mi się zdarza, że siedzi w kubku trochę dłużej. To jest świetna sprawa, jak chce nam się pić, a lubimy herbaty. Wiadomo, że ciepła herbata, gdy jest upał, nie do końca gra, a taka zimna herbata to jest po prostu coś rewelacyjnego. Oczywiście, że moim faworytem jest mango i lychee, do tego jest na bazie zielonej herbaty, czyli ideał. Mam jeszcze dwa opakowania, bo sobie zamówiłam, tak wiecie, z górką i wiem o tym, że jak mi się skończy, to zamówię kolejne opakowania, bo to jest coś genialnego, zwłaszcza jak szybko, wiecie, wychodzę gdzieś, wrzucam do butelki herbatę, zalewam wodą i w drogę. Mam pyszną, zimną, fajną herbatę. Rewelacja. Spróbujcie koniecznie. Ja wiem o tym, że w Biedronce jest też coś w stylu tych herbat. One mi tak bardzo nie smakują, bo już wypróbowałam. Te z Ahmad Tea są najlepsze moim zdaniem. Zresztą ja Ahmad Tea na co dzień piję, jak wiecie, herbaty takie na ciepło. Mango, truskawka, jabłuszko. To są moje ulubione herbaty na bazie czarnej herbaty, także tutaj zielona mango lychee na zimno. A Bartka ulubiona to jest ta limonka i cytryna, także wiecie, dogadujemy się. Zostajemy w temacie jedzenia i kolejnym ulubieńcem są truskawki. Ja wiem o tym, że to dziwnie brzmi, ale ja tak tęskniłam za truskawkami, że ja w czerwcu najadałam się po kokardę truskawek i teraz niestety sezon się powoli kończy. Już mi przykro,
I ciężko już spotkać takie dobre, słodkie truskawki, zwłaszcza po tych ulewach, które były w Polsce, ale nadal trzymam kciuki, żeby jeszcze jakieś pyszne truskawki się trafiły w tym roku. Truskawki to jest moja ogromna miłość i musiałam o tym powiedzieć. I trzeci ulubieniec w temacie jedzenia to śniadanie, które odkryliśmy dzięki mojej siostrze, bo jak byliśmy u niej na śniadaniu, to zaserwowała nam takie grzanki i potem odtwarzaliśmy w domu i to jest po prostu petarda, miodzio, musicie to spróbować. Jakie to są grzanki? Bardzo proste. Po pierwsze, musicie mieć chałkę. Może być czerstwa, może być świeża, wszystko jedno. Wkładacie ją do piekarnika dosłownie na 3-4 minuty, żeby ją podgrzać, żeby zrobiła się delikatnie chrupiąca. Wyciągacie, smarujecie guacamole, czyli awokado, sól, pieprz, limonka, wszystko mieszamy i guacamole gotowe. Smarujemy chałkę guacamole, na to kładziemy pomidor i sadzone jajko. Słuchajcie, to jest tak dobre, że jak zrobiliśmy takie śniadanie mojej przyjaciółce, która przyjechała ostatnio do nas, no to uszy się trzęsły, smakowało, także ja wam gorąco polecam, bo te smaki tak dobrze do siebie pasują, tak siebie nawzajem podkreślają, że no, ostatnio stwierdzamy, że nie ma nic lepszego oprócz jajecznicy robionej na wolno. To są dwa takie nasze ulubione śniadaniowe dania. Kolejny ulubieniec to bluzki szyte na miarę przez Grażynkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Muszę o tym powiedzieć, bo ja jestem już uzależniona od tych bluzek, bluz, nawet nie wiem do końca jak to nazwać. To jest coś tak pomiędzy bluzką a bluzą. Jedną z nich mam na sobie i uwielbiam. To jest coś wygodnego, coś takiego codziennego, ale dzięki temu, że materiały, które wybierałam i kupowałam, żeby Grażynka mi uszyła, to one są całkowicie różne. Jedne takie zwykłe, basicowe, a inne w kwiaty i różne wzory. Także bluzy od Grażynki to teraz moja podstawa garderoby, naprawdę. I jak tylko widzę jakiś ładny materiał, to sobie myślę, aha, kupię, to może by mi jeszcze Grażynka uszyła, może ją jeszcze przekonam. No, dla mnie to jest coś rewelacyjnego i musiałam o tym powiedzieć, bo ja jestem ostatnio od tych bluzek uzależniona. Grażynkę możecie znaleźć na YouTubie, bo prowadzi swój kanał. Zostawię wam link w opisie, ale Grażynka zawsze mnie prosi, że jeżeli mówię o bluzach, bluzkach, które mi szyję, to żeby podkreślić, że nie szyję komercyjnie ani na zamówienie, tylko tak koleżankom. I ja to rozumiem, bo jakby puściła Wici, że szyję na zamówienie, to pewnie nie miałaby czasu dla rodziny i bliskich, bo ona tak świetnie to robi, naprawdę. I to jest mój ulubieniec czerwca, maja i ostatnich miesięcy. Na pewno mnóstwo rzeczy, które widzicie tutaj na kanale, folkowe bluzy i nie tylko, właśnie uszyła mi Grażynka i dla niej gorący buziak, dzięki kochana, bo dzięki tobie wiem, w co mam się ubrać codziennie. I bardzo jak już intuicyjnie mi proponuje, to co? Dzisiaj ta bluza czy ta bluza? Także mam jeden problem z głowy. Ostatni niekosmetyczny ulubieniec troszeczkę łączy się z kosmetycznymi ulubieńcami, bo chodzi o rzęsy, a konkretnie o lifting rzęs. Ja już wam nieraz opowiadałam o tym zabiegu, zresztą widzicie na Instastory, jak jestem po zabiegu i potem pokazuję wam codziennie, jak te rzęsy się zmieniają, jak pięknie wyglądają po malowaniu, ale to, co się wydarzyło w czerwcu, tak, w czerwcu, bo byłam na początku czerwca na liftingu,
to jest jakaś miazga. Słuchajcie, rzęsy tak pięknie mi się podkręciły. Zresztą jeszcze trochę skrętu mam, bo jak to nagrywam, to jest 6 tygodni po liftingu rzęs, także już trochę minęło, a nadal rzęsy są pięknie podkręcone. Jedynie troszeczkę zaczęły się plątek, także muszę je ujarzmić maskarą, ale wyglądają przepięknie. Pewnie za jakieś 3 tygodnie wybiorę się znowu na lifting, bo kocham ten efekt takich rzęs grubszych, uniesionych, rozdzielonych. I powiem wam, że ten zabieg sprawił, że przez 2-3 tygodnie prawie nie nosiłam maskary, nie nakładałam maskary, bo nie czułam takiej potrzeby. Rzęsy były pięknie wywinięte, głęboko czarne. Dla mnie to był ideał i bardzo często wychodziłam z domu tylko z podkreślonymi brwiami i tyle. Także ja jestem tym zabiegiem jak zwykle już chyba 15 raz zachwycona. Ale uważajcie, gdzie idziecie, bo źle wykonany lifting rzęsy może nie tylko spalić rzęsy, ale też nabawić was nieprzyjemności. Także ja osobiście chodzę do Natural Lashes i wam polecam. Moim zdaniem rzęsy wyglądają rewelacyjnie. To teraz przechodzimy do kosmetycznych ulubieńców i mam wam dosłownie 4 rzeczy do pokazania. Najpierw zacznę od ust, bo dzisiaj szminkę, którą mam na sobie, to Fenty w kolorze Unbutton i to jest jeden z moich ulubieńców, bo tak naprawdę chciałam wam pokazać 2 szminki, czyli właśnie Unbutton tą nudową i mojego totalnego ulubieńca czerwca. Zresztą zobaczcie, połowę, nawet więcej niż połowa szminki jest zużyta, a jest hiper wydajna, naprawdę. To jest kolor Unlocked, czyli piękny, bardzo głęboki, żarówiasty, fuksjowy kolor. Moja totalna miłość. I w czerwcu bardzo często widzieliście mnie właśnie z tą szminką. I więcej o niej opowiem wam w innym filmiku, bo chciałam wam opowiedzieć o plusach, minusach i o wszystkim, co warto wiedzieć na temat szminek z Fenty. Jedno muszę teraz powiedzieć. To jest moja po prostu totalna miłość i szminki, które uzależniają. Kolejny kosmetyczny ulubieniec to aktywator pod krem z SunevMed. Już o nim robiłam oddzielny odcinek aniołowy, ale chciałam wam przypomnieć, że to jest po prostu perełka. Ja w czerwcu się ze 3 razy spaliłam na twarzy i to mi tak koiło te ciężkie chwilę, nawet sobie nie wyobrażacie. Niestety opakowanie mi się już kończy, dosłownie na, nie wiem, ze 3 razy mi zostało. Na pewno kupię kolejne, tylko teraz kupię 50, nie 30, bo to jest coś rewelacyjnego, a pod makijaż to w ogóle już jest petarda. Także jeżeli szukacie naprawdę dobrego, nawilżającego, ale nie tłuszczącego produktu, to jest ten produkt, czyli aktywator pod krem do twarzy i oczu z SunevMed. Rewelacja. Kolejna rzecz to paleta do konturowania twarzy. I tak się prezentuje w osłonce, bo ja o nią bardzo dbam, bo jest po prostu rewelacyjna. A w środku jest po prostu piękna. To jest taki design, że czapki z głów dla Hani, bo to jest coś rewelacyjnego. W środku prezentuje się równie pięknie. Zobaczcie, takie wielkie koła. Mamy tutaj 2 bronzery, 1 rozjaśniacz, 2 piękne rozświetlacze. Moja miłość to ten środkowy. To jest po prostu petarda. No i róż. Najpiękniejszy róż, jaki posiadam w swojej kolekcji. Mam go dzisiaj też na policzkach. On jest taki błyszczący. W zasadzie możecie go używać jako różoświetlacz. To jest świetny kosmetyk. Świetna paleta. Ostatnio używam jej codziennie. Jak tylko się maluję, to zawsze sięgam po konturownię z Glam Shopu. Moim zdaniem to jest najlepsza paleta do konturowania, jaka jest na rynku. I ostatni ulubieniec kosmetyczny, raczej ulubieniec
ulubieńcy, to dwie palety z Glam Shopu, które skradły moje serce i ostatnio używam dosłownie non-stop do makijaży dziennych, wieczorowych, jakichś szalonych, czyli naturalnie różowa i fiolety. Makijaże z tymi paletami są, zresztą dzisiejszy makijaż mam wykonany paletą fiolety i pokażę Wam, jak się ta paleta prezentuje w środku, bo to jest coś pięknego, no zobaczcie. Najpiękniejsze fiolety, jakie w życiu widziałam, miałam, to jest coś rewelacyjnego. A paleta naturalnie różowa tak się prezentuje, jest przepiękna, totalnie moje kolory, zwłaszcza do makijaży dziennych, delikatnych, jak i takich intensywnych, zdecydowanych, to jest coś pięknego. Także te dwie palety bardzo serdecznie Wam polecam, zwłaszcza jeżeli lubicie różowe i fioletowe kolory, no to będziecie zachwycone, świetny pigment, jakość cieni, najwyższa półka, dla mnie to jest po prostu rewelacja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszych ulubieńców minionego miesiąca. Koniecznie dajcie mi znać, jacy byli Wasi ulubieńcy, ci kosmetyczni, jak i niekosmetyczni. Zostawcie mi również kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. No i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki!